Panie Krzysztofie, znajdujemy się w klubie Teatr Łódzki w Łodzi z racji afterparty KSW. Proszę powiedzieć, czy pan miał dzisiaj faworytów swoich, jeżeli chodzi o walki? Szczerze powiem, że tak. Jeszcze walki się nie skończyły i nadal czekam na wyniki. Bardzo miło mi was w ogóle gościć w moim rodzinnym mieście w Łodzi. Cieszę się, że przyjechaliście. Liczę na to, do tej pory z tego co typowałem, to się wszystko sprawdzało. Liczę na to, że pozostali zawodnicy też wygrają. Proszę w paru zdaniach opowiedzieć o specjalizacji tej firmy. Pomagamy wszystkim ludziom, którzy ulegli wypadkom. To jest tak naprawdę główny profil naszej działalności. Ale też pomagamy frankowiczom, pomagamy ludziom, którzy zostali, można powiedzieć, nabici w butelkę z polisolokatami. Również pomagamy ludziom, którzy, u których stoją supy energetyczne na działkach i tak naprawdę należy im się też za to odszkodowanie i pieniądze. Jest wiele tak naprawdę przypadków, w których możemy rościć swoich roszczeń do różnych podmiotów gospodarczych, do instytucji, do towarzystw ubezpieczeniowych, a nawet o tym nie wiemy. Staramy się propagować nasze odszkodowania poprzez to, że informujemy wszystkich ludzi o tym, jakie mają prawa i żeby się nie bali z nich korzystać. Czy tego typu firmy są potrzebne w Polsce? Ponieważ w ostatnim czasie coraz więcej powstaje kancelarii prawnych, kancelarii odszkodowawczych, a z tego co wiem, wasza firma cieszy się zaufaniem swoich klientów. Staramy się sprostać wymaganiom klientom. Są dzisiaj oczywiście bardzo duże i wygórowane. Każda kancelaria opiekuje się jak gdyby różnym tematem spraw. Mamy kancelarię, która jest odpowiedzialna za wypadki komunikacyjne, mamy kancelarię, która opiekuje się supami energetycznymi i przesyłami, czyli tak naprawdę nie mamy kancelarii, która zajmuje się wszystkim, ale mamy mecenasów, którzy specjalizują się w swoim fachu i są w tym dobrzy. W tym kierunku idziemy. Generalnie stawiamy na rozwój, stawiamy na szkolenia, stawiamy na to, że chcemy w przyszłości być naprawdę jedną z większych kancelarii, ale nie pod względem wielkości, tylko pod względem tego, jak chcemy zakończać sprawy. Jest to mega ważne. Nie chodzi nam o to, że chcemy sprostać wymaganiom dzisiejszego rynku. Tak naprawdę rynek odszkodowań robi się coraz większy. Odszkodowania możemy rościć w różnych sprawach tak naprawdę. Wiele osób nie ma o tym świadomości i chcemy tą świadomość nieść. Liczymy na to, że za pomocą różnych instytucji, mediów, dzięki wam, będziemy mogli dotrzeć do jak największego grona ludzi, że naprawdę będą nasi klienci z tego zadowoleni. I na samo zakończenie, proszę powiedzieć, za chwileczkę rozpoczną się pokazy, pokazy modowe, pokazy artystyczne. Czy jest to fajny event? Powiem tak. Jestem, mimo że jestem łodzianinem, jestem pierwszy raz na takiej imprezie łódzkiej. Zawsze gdzieś tam starałem się jeździć po Warszawach, po innych miejscowościach i miastach. Jestem dumny, że tak zostało to fajnie wszystko zorganizowane. Jestem dumny, że mogłem dzisiaj gościć was i nie tylko was, ale ludzi z całej Polski. Po prostu dzisiaj jestem dumny. No jednak Łódź jest słynna z tego, że dawniej tutaj były wielkie pokazy fashion, ich właśnie w Łodzi był, który się przeniósł się do Warszawy, ale jednak Łódź jest miastem artystycznym. Tak, zgadza się. Mamy tutaj wiele osób, które wywodzą się z naszej szkoły filmowej, ze szkół teatralnych i różnych innych. Mamy tu wielu naprawdę fajnych specjalistów. Być może ta nasza Łódź jest tak nie do końca doceniana, ale ja w nią do końca wierzę. Po pierwsze, jest to wspaniałe miasto, które coraz ładniej wygląda, które coraz piękniej się remontuje, odnawia. Mamy wspaniałe kamienice, wspaniałe pałace. Liczę na to, że tak naprawdę zostanie ta Łódź doceniona nie tylko pod względem kultury, którą mieliśmy i którą mamy, ale też logistycznym. Dlatego, że z naszego miasta wszędzie jest blisko. Do każdej granicy Polski mamy 300 parędziesiąt kilometrów. Jest to wspaniałe. Po prostu można robić wszystkie interesy. Warto przyjeżdżać jednak do Łodzi, zwłaszcza na takie eventy jak dzisiaj. Tak, oczywiście, zapraszam wszystkich. Naprawdę jest rewelacyjnie, budujemy się, rozwijamy, jest wspaniałe.